oraz kanał Wiaczesława Kotlerowa. Wiaczesław Kotlerow pochodzi z Charkowa na Ukrainie. A trzecia teoria? Trzecia teoria to jest komórkowa ziemia. No to jest ta teoria, może powiedzieć, łączy kilka teorii. Że płaska ziemia, też heliocentryczna trochę, inne rzeczy. To w skrócie to wygląda tak, że żyjemy na ogromnej planecie. Ta planeta może mieć wymiary Układu Słonecznego z oficjalnej teorii. I to jest tak zbudowane, że to wygląda taki ogromny, gigantyczny ul dzikich pszczół. To jest wszystko takie sześciokąty połączone. I nasza Ziemia to jest pojedyncza komórka, w takim sześciokątnie jednym. I w tej ogromnej planecie takich ziem mogą być milion, może być kilkaset tysięcy, czy miliony. Ale jak od siebie oddalony? Daleko? No daleko to jest... Czy nie, nie jest to jakoś określone, w jakiej przestrzeni to jest ta planeta? No też, bo jest w teorii płaskiej Ziemi, że w centrum jest biegun północny, Antarktyda na brzegu jest, no, że tam można przez Antarktydę, przez to ścianę lodu na inne ziemie przejść. Tylko, że to jest jeszcze, ta teoria cały czas się rozwija i teraz tam jest też mowa, że są ukryte kontynenty. O tym też ciekawo, że wspomniała Paulina Moskalik, powiedziała, że to co znamy, ląd i oceany, to jest może jakieś 10%, 20% tego, co jest na naszej Ziemi. Że dostęp do tych kontynentów blokowany jest. Są wersje, że tam Niemcy w czasie II wojny światowej pływali na te inne lądy. No jeszcze, jak się wymiary ci powiem, to powiedzmy, że nasza Ziemia jest, te lądy co znamy jest... Większe może 5 razy, 10 razy i poza tym no można przejść na inną ziemię dopiero. To jest też, że się pokrywa z wiedzą z hinduskich Ved. Też jest, że jest podane 14 poziomów tych ziem jest, że można w dół przechodzić, do góry. Też się łączy z mitologią skandynawską, z tym drzewem Yggdrasil. Gabrielu, dobrze znasz język rosyjski? To tak uczyłem się w szkole, na studiach, to generalnie wszystko rozumiem, co obejrzę, tak trudnie z mówieniem, bo nie mam... Bo chciałem cię zapytać, jaką stronę na przykład polecasz związaną... Kanał taki, tak? To polecam kanał Kramolla. To jest kanał, ma ponad milion subskrypcji już. Tam są dobre tłumaczenia, bo tam... Tam jest z rosyjskiego języka tłumaczenie przygotowane, więc wiesz, automatyczne tłumaczenie włączy, dobrze tłumaczy. Bo jak inne są tylko napisy automatyczne, źle jest właśnie. To może do tego link damy, do tego kanału. Tam są bardzo, bardzo ciekawe teorie. To jest to chyba największy rosyjskojęzyczny alternatywny kanał. Także polecam kanał Aleksieja Kongurowa. On pierwszy powiedział o tej wojnie atomowej, o potopie XIX wieku. Oraz kanał Wiaczesława Kotlerowa. Wiaczesław Kotlerow pochodzi z Charkowa na Ukrainie. Może nadaje w rosyjskim języku. I to on o tym właśnie mówi, nie tylko komórkowej ziemi, też mu ciekawe rzeczy podaje też właśnie. Te trzy kanały polecam. Tu jeszcze przed tym nagraniem rozmawialiśmy na temat chociażby zwierciadła Kozyrjewa. To bardzo ciekawe urządzenie. Za chwilę zapytam o to Gabriela. Sam też mam w posiadaniu. Co prawda, no widzisz, teraz są różne sposoby tego rozbijania, bo ty masz inny rodzaj. Z aluminium mam zrobione, z blachy aluminium. On jest duży, tak? Czyli taki duży jak w zasadzie właśnie... Filmik na moim kanale jest, tak jak to zaprezentowałem. To jest do długości, 2 metry długości jest. Można tam wejść i położyć, nawet zasnąć. Szerokie to jest, czy wąskie? Szerokie, tak szerokość to z metry gdzieś. Metr na metr, takie, że tam... Jak wchodzisz, to ciasno. Nie, czy może więcej jak metr jest. Może półtora. Okay. Może się położyć. Długo to robiłeś, wykonywałeś to? Nie, no blachy to najgorzej załatwić jest. Blachy, na razie go nie połączyłem jeszcze. To jak dwa rulony blachy mam złączone. Tak. Jeszcze myślę jakoś folię aluminiową okleić w środku, bo to bardziej chodzi, żeby polerowane aluminium było, żeby odbijały te promienie, żeby te promienie skupiały się. Witam wszystkich. Mówi Gabriel.
W tym filmiku opowiem Wam o ukrytych kontynentach, na które to najprawdopodobniej wyjeżdżają znani ludzie, być może jacyś iluminaci, masoneria. A słuchajcie, nawet taka teoria spiskowa jest, że tam może być Jan Kulczyk. By tu nie zasło w gardle, wymkniemy winka. No i teraz Wam tutaj pokażę o tych ukrytych kontynentach coś. To jest właśnie komórkowa ziemia. Słuchajcie, kanał Wiecisława Kotlerowa. I ono o tym mówi jako pierwszy. Że mogą istnieć ziemie, lądy skrywane przed nami. O tym także, słuchajcie, mówiła Paulina Moskalik. Że to, co znamy, ten obszar, czyli znane kontynenty, to jest jakieś tam, powiedzmy, 10, może 15%. No i to akurat pokrywa się z tym, co mówi Wieczesław Kotlarow z Charkowa. Zobaczcie, takie lądy znamy. A kontynenty pod kopułą. Tutaj już jest wersja, że płaska ziemia jest. Tylko, że powierzchnia ziemi jest ziemi, tam kontynentu, lądów i oceanów pod kopułą jest znacznie większa. Niż, jak to mówią tacy zwykli zwolennicy teorii płaskiej ziemi. Zobaczmy, tyle lądów znamy. To jeszcze taka rzecz jest, Kotlarow mówi, to bierze właśnie ze starych map informacje, z innych przekazów, że Ameryka Północna jest połączona z Azją, Ameryka Południowa to jest inaczej ułożona, a Antarktyda tutaj leży na biegunie północnym. Australia to jest część tutaj tego kręgu lądów. A tu są kontynenty, Liberia, Asgard, czy tam inaczej Nowa Szwabia, gdzie pływali Niemcy w czasie wojny II światowej. Być może Wam to, ta teoria wyda się jakaś kompletnie oderwana od rzeczywistości, bo to jakiś już jest totalny hardcore. Ale może się zastanowić, czy tak może nie być. Jakoś kilka lat temu było, że właśnie znani ludzie, papież był na Antarktydzie, ten główny ruski archirej, Obama także latał, tam jeszcze chyba Merkel, ktoś tam jeszcze, że oni jakoś akurat nie mają gdzie, tylko spotykają się na Antarktydzie. Co oni tam robią? Po co to jest? Być może to jest zupełnie inaczej. Być może nasze lądy wyglądają tak. I tutaj zobaczmy. To jest kanał Kotlerowa, taka piosenka jest. To już często pokazywałem, ale teraz widzę, jest sporo nowych subskrybentów, którzy nie znają tej teorii komórkowej ziemi. Więc ja właśnie pokażę i zadam pytanie, czy właśnie sławni ludzie mogą tutaj na przykład pozorować śmierć, jak to było z Janem Kulczykiem. No, tu jest wersja, że ziemia jest płaska. Wygląda takie tutaj, takie jajko tutaj. To jest jedna kopuła, druga, trzecia. Powierzchnia ziemi jest płaska. Nic nie nada słów, tylko serce. A czuję lubów, ty żywy człowiek. Ciebie. No i tak tutaj widać, że ludzie te programują. Tu jest pokazane tutaj
też ta wersja Drzewo Życia i tutaj komórki, że nie tylko, że są, słuchajcie, ukryte kontynenty, ale że takich ziem obok siebie to jest bardzo dużo. No, to jest Drzewo Życia, Yggdrasil, z mitologii skandynawskiej, czy też z Kabały Drzewo Życia. Tak to może wyglądać, słuchajcie. To włączymy dalej. No to pewnie wiele osób, które tu pierwszy raz wpadło na mój kanał, zobaczy, że jakie są głupoty, jakieś dziwne rzeczy. Jak ktoś się zagłębi w te teorie spiskowe, te wersje tam płaskiej ziemi, inne jeszcze, że zobaczy, że z tym może być sens, że tak może naprawdę być. To jest, słuchajcie, wiedza między innymi opisana w Wedach, mitologii skandynawskiej. Zobaczmy, jak to dalej wygląda. No to jest piosenka o komórkowej ziemi, o sotowej ziemi, inaczej po rusku. No to zobaczmy te ukryte kontynenty. No to jeszcze powiększymy, jak to może wyglądać. Słuchajcie, tak to może być i być może Kulczyk to gdzieś przypłynął do Liberii, czy tam do Agarty. Jest wersja, że Titanic też tam gdzieś przypłynął na te inne ziemie, wcale nie zatonął. Tam też Niemcy pływali w czasie II wojny światowej, tam wozili ubotami rtęć. To jest wersja, że właśnie, że oni płynęli, wali na Antarktydę. A tu Kotlarow twierdzi, że Antarktyda to jest przed nami ukrywana, że to naprawdę jest Arktyka. Zobaczmy jeszcze, jak to tu wygląda. Tu to jest fejkowa ziemia globusikowa, tu jest fejkowa ziemia płaska, a tutaj jest tak, jak to opisują Wedy słowianoryjskie. Tak to wygląda. Dam link do tej pieśni o komórkowej ziemi, słuchajcie. No i w tym filmiku właśnie tak zarysowałem, jak to może wyglądać, co się może dziać ze sławnymi ludźmi, którzy tutaj według oficjalnej wersji coś, jakoś dziwnie tam ginął, czy coś, jak tam z Kulczykiem tak mogło być. No. No i tyle w temacie, słuchajcie. Proszę o subskrypcję, proszę o łapki w górę, o komentarze. Czy więcej takich teorii spiskowych poruszać na kanale? Czy może sprawy polityczne komentować? Mówił Gabriel. Czołem wielkiej Polsce.